29 października wspominamy świętego Kajetana Errico, prezbitera. Kajetan był trzecim z dziewięciorka dzieci Pasquale i Marii. Urodził się 19 października 1791 roku niedaleko Neapolu we Włoszech. Wzrastał w pobożnej rodzinie, od dzieciństwa pomagał rodzicom, opiekując się rodzeństwem. W wieku 16 lat rozpoczął naukę w seminarium. Ponieważ rodzice nie mogli pokryć kosztów pobytu w seminarium, nadal mieszkał w domu rodzinnym i dochodził na wykłady 8 km dziennie. Naukę łączył z modlitwą, pomocą rodzicom, raz w tygodniu odwiedzał chorych w szpitalu, a w niedzielę katechizował dzieci. Święcenie kapłańskie przyjął 23 września 1815 roku w Neapolu. Przez następnych 20 lat pracował przy kościele świętych Kosmy i Damiana w Neapolu. Koncentrował się na głoszeniu Słowa Bożego, spowiadaniu, udzielaniu pomocy materialnej i duchowej chorym. Dużo czasu poświęcał na modlitwę, podejmował też surowe praktyki pokutne. Każdego roku odprawiał swoje rekolekcje u księży redemptorystów. Po kilkukrotnych objawieniach świętego Alfonsa Liguori, pokonując różne trudności, założył zgromadzenie męskie, misjonarzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Celem zgromadzenia jest głoszenie wszystkim miłości tych serc, zwłaszcza ubogim i cierpiącym, dziewczętom bez posagu, więźniom, ludziom najbardziej zapomnianym przez świat, czy to w sferze duchowej, czy fizycznej. Święty Jan Paweł II powiedział o nim: w czasie głębokich przemian politycznych i społecznych, w obliczu duchowego rygoryzmu jansenistów, głosił wielkość Bożego miłosierdzia, który zawsze wzywa do nawrócenia tych, którzy żyją pod panowaniem zła i grzechu. Nowy błogosławiony, prawdziwy męczennik konfesjonału spędził tam całe dnie, poświęcając najwięcej energii na przyjmowanie i słuchanie penitentów. Swoim przykładem pobudza nas do ponownego odkrycia wartości i znaczenia sakramentu pokuty, w którym Bóg hojnie udziela swojego przebaczenia i okazuje ojcowską czułość swoim najsłabszym dzieciom. Ksiądz Kajetan zmarł w opinii świętości 29 października 1860 roku, mając 69 lat. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 14 kwietnia 2002 roku, a kanonizowany przez jego następcę, papieża Benedykta XVI, 12 października 2008 roku. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś świętego Kajetana duchem prawdy i miłości do kierowania Twoim ludem. Spraw, niech jego przykład i modlitwy przyczynią się do naszego postępu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.